nadchodzące kwartały będą bardzo ciekawe dla branży game devu i w Polsce, i na świecie. Tak naprawdę stoimy przed wielkimi zmianami, stoimy przed bardzo ciekawymi premierami, które w najbliższym czasie będą zachodziły. Z perspektywy Movie Games mam przed sobą trzy duże horrory, które spotykają się już z pozytywnym odbiorem. Ten pozytywny odbiór my właśnie odbieramy na podstawie dynamicznie rosnących wishlist, dobrego odbioru, jeżeli chodzi o media tych tytułów. Więc to będzie duże sprawdzam, które potwierdzi nie tylko nawet zainteresowanie medialne, ale potwierdzi to dowiezienie tej jakości i potwierdzi to, że potrafimy zainteresować i stworzyć w dobrym budżecie wysokojakościową produkcję, która zaspokoi zapotrzebowanie pokładane przez graczy. Jako Movie Games jesteśmy spółką, która produkuje rocznie około 10 tytułów. Działamy w tym z 10 albo nieco więcej studiami wewnętrznymi spółki. To jest bardzo istotny element, bo Movie Games w tym momencie tworzy nieco ponad 100 osób. To jest dużo, to są zespoły od paru osób do 30 osób. Produkujemy dzięki temu gry z bardzo różnego, w bardzo różnej stylistyce. Są to horrory, to co pasuje do dzisiejszego eventu. I takie horrory produkujemy w tym momencie 3, ale to są gry chociażby robione we współpracy z Discovery Channel, oparte na ich IP. Są to także FPS-y mieszane z Tower Defense'ami, więc mamy pełne spektrum. Tematyka gry, jej klimat zawsze jest uzależniona od zespołu i tego, co zespół chce tworzyć, w jakim klimacie on się dobrze czuje i w jakim klimacie chce się rozwijać. Rok 2018 dla Movie Games był rokiem, w którym pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie realizować te cele, o których wspominaliśmy od samego początku. Czyli jesteśmy w stanie wydawać gry i móc o nich mówić jako o tytułach, które są w stanie się zwrócić w ciągu 24 godzin od premiery. To jest bardzo ważne, bo to definitywnie zdejmuje ryzyko z tej produkcji. Prowadząc tego typu produkcję, musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby gra miała swój wyróżnik, bo to napędza marketing i to jest z jednej strony gwarantem tego, że gra się sprzeda, a z drugiej, że gracze, którzy ją kupią, faktycznie dadzą jej pozytywne oceny i utrzymają ją na wysokim poziomie. Za nami są premiery chociażby takich gier jak Last for Darkness, który wydaliśmy w czerwcu tego roku, horror, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, ale przed nami chociaż niebawem, już 6 grudnia jest premiera Treasure Hunter Simulatora, symulatora poszukiwacza skarbów, który już w tym momencie święci bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o wzrost wishlisty czy zainteresowanie mediów.